Jestem jak Lord Problem, DJ Sojna. DJ Sojna. Jestem jak Lord Problem. Teraz linam z buta jak za mało lata. DJ Sojna. Siódma 29. Leci w Leszczecin. Tym razem do naszej podróży potrzebujemy paszportu. Jesteśmy w Warszawie, ale grajskiej. Miemy do Dubaju. Miało być z Radomia. O, jest nasz kajak. Chciałem tylko powiedzieć, że do tej pory w tak dużym samolocie byłem tylko jak grałem w Counter-Strike'a na plaży Airplane. Co dostajecie w pakiecie w Fly Emirates? Dostajecie doskonałe okulary. Klasyczne okulary. Do tego mamy bardzo gustowny kocyk w kolorze... z kontrowersyjnym kolorem. I podusie. Popleczy. Taką. Podusie. Zdradziłaś mnie, poduszko, zdradziło mnie łóżko. Mamy tutaj takie o. I tu Maciej mówi, że co, że będziemy grać w Mario na tym. Ile gier. Mieliśmy pracować, ale nie będziemy pracować, mamy gry. Będę grał w grę. O, będzie konflikt dyplomatyczny pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Arabami. Dali mi Sławki. Gdzie mają? Nie, jasno, wysiadłem. Pierdolę, nie jadę. Proszę pani, źle się zaczyna ta podróż. Mama dzwoni. Nie, to ja dzwonię. Maciej. Po tym, co widziałem na tych monitorkach, tu będzie dużo wow. To wygląda ramina sporą wycieczkę. To jest nasz drugi dzień podróżowania po lotnisku w Dubaju. Jak się nazywał ten film z Tomem Hanksem? Terminal. Mamy takie jedno pytanie, zasadnicze. Czy jest koniec tego gdzieś? Jak z tego wyjdą, to przestaje golić głowę. Słowo, koniec z goleniem czachy. Sprawdzamy, ile tu kosztuje alkohol. Jest go mnóstwo w przyzwoitych cenach, w strefie bezcłowej. Możecie go sobie w spokoju spożyć w pokoju hotelowym. Jest Jacek i Jacek litrowy kosztuje niecałe $40. Jeszcze jedna mała buteleczka nikomu nie zaszkodziła. Bęk. Za taką butelkę za drzwiami lotniska zapłacicie 15 razy więcej. Co żeś odkrył? Czeka na Nielsa, szefu. Ale nie muszę, to jest tak gorąco. Nie, nie jest. Będzie tak gorąco, mi się nie da żyć. My najwięcej mieliśmy 42. Jechaliśmy na plażę. Piwo jak gorąco. Ale zaraz będzie woda, zimno. Chodzisz i stary, może ochotę wejść, bo jest jeszcze gorzej. Przez ten pierwszy tydzień, co tutaj byliśmy, jedliśmy normalnie w Dubai Mall. 200-300 za jedno dwuposiłkowy obiad z napojami. Myśleliśmy, że to są normalne ceny. Aż w końcu gdzieś tam w hotelu szukaliśmy na Google'ach po miejscach 20 AED, 30 AED. Normalne ceny. Doszliśmy tam, normalne jedzenie, tylko trzeba wyjść z centrum. Nie ma Bolta, jest no. Uber. Z takich jakby nieważących ludzi, tylko jedzenie i tych właśnie tych groceries i tak dalej. Jest Nun, jest jakiś Deliveroo. Okay. Jest Karim, zieloni, żółci, czerwoni. I chcieliby wszystko, lecz nie mają w sumie nic. Uber Eats, Uber Eats. Imprezka normalnie. Nigdy nie byłem nawet w takim fajnym klubie, jak tutaj winda jest. Tam, słuchajcie. Nie widać, bo się odbija. Tam jest Burj Khalifa. Najwyższy budynek na świecie przed Burj Khalifa. W Polsce? Tak. Rozpadł się w 92 roku. Masz telekomunikacyjny. Ty jesteś podłączony do jakiejś wyszukiwarki tak. W Google? Tak. Losuję generyczne fakty i mówię. No to co, piwko w Dubaju? Taki mamy widoczek z okna. Od tego okna bije jak z piekarnika. Serio. Poświęcimy się bardzo i pójdziemy z buta kawałek po rozgrzanym dubajskim betonie. Jest nas tu wielu. Jest nas tu wielu, przyjacielu. Nie wiadomo, który jest prawdziwy. Cotton here, tak. To jest to. Jest bardzo gorąco. Gorąco? To dopiero będzie. Wynoszenie plecaka na plecach odpada. My sobie wyobrażamy, że tu jest jakoś horrendalnie drogo. Czaj co, w nocy zamówiliśmy co? Tak. Dwa bowle za ile? Za 50 zł. Jedna rzecz, która jest dosyć charakterystyczna, jak widzicie za nami, nikt nie jedzie po chodniku. Przed nami też nikt nie jedzie po chodniku. Bo to prawdę powiedziawszy, to nawet nie jest chodnik, to jest podłucze. Dlaczego? Dlatego, że to nikt nie chodzi po chodnikach, bo to jest bez sensu. To byłoby sensu. Ja pierdzielę tej. No i co? Takie rzeczy.
takie mamy widoczki tutaj. I takie smaczki. Mam ochotę wejść do tej fontanny, tak na 100%. Dobra, wyszliśmy gdzieś, gdzie jest klima. Idziemy do Dubai Mall, największego centrum handlowego na świecie, zaraz po Poznaniu, który jest jednym wielkim centrum handlowym. Siema, chłopaki. Jest to ten mecz. China, Aroma King. Inseria! 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 Fala! Tutaj w ogóle Mariusz Czerkawski grał swego czasu w NHL. Tak? Znowu rapała. Nie. Chyba, że na PlayStation. Chill wagon, pozdro bojcom. Halo, halo, mordo, dzwoniłeś. Tej, ale gdzie jest Nemo? Miałem kiedyś Welona, Gupika, Leonka i kilka innych rybek i to jest to. Co wam mówię? Przemierzył Fyciek? Poduszko, znalazłem go pod tak jadł te poprochy i żyje. I nikt mi nie chce w to wierzyć. No dobra, fajną mają tu łapkę z Navi. Toż to nasz człowiek zrobił, Richard Orliński. W poszukiwaniu winyli DJ Soina, część druga. No i trafił w DJ Corner. Znalazłem je. Mam was. Moi drodzy, wracam. Adel! Brytny kato, no jak malowano. How much is that? 150. No to już w ogóle. My tu mamy jeszcze. O! Sinatra jest. Pilek mafii. Okładka to jest jakiś sztos, nie? 249. A rap music? Numer 1, mój ulubiony. To u nas w Biedronce kupiliśmy za 49 zł. To kosztuje 180. Mój ziomał. No dobra. Hi, nice to meet you all. To come to such a way, maybe soon, because it's very nice. And me, I want to go to Club Poland also. Zakładaj maskę spawalniczą, no. Bo wychodzimy na dwór. Zaparowały mi okulary od gorąca. No co tu się dzieje w ogóle? Zobacz tego. Odbiegam w Dubaju, jest 6 miliardów stopni. Ludziom się palą buty, a on biega. Czerwonak nie wyjdzie nigdy z człowieka. Da, parkour. No dobra, jesteśmy pod samą Burj Khalifą, słuchajcie. Jest wielka. Ten co robi, zobacz to. Instagram mu się włączy. No mam taką ochotę wskoczyć do tej wody, chociaż ona pewnie też ma 60 stopni. Słodkość turecką. Elektryczne, czekoladowe ciasto. Ty dwójka Krzychu, on był młody, to wyjechał do Turcji. Robił te ciastka w Kazimierzu Dolnym. Zapuścił wąsa, założył ten czerwony czepek. I dobry wieczór, dobre jest. Podróż Krzychu. Nie miałem naprawdę słodyczy, ale jak zacząłem, te ciastka są obłędne. No, myślę, że powinieneś zacząć jeść dobry zagrywacz. Oj, da! Jak ci się siedzi na króliku? Całkiem wielkanocno. Sure, welcome to NFT. NFT is the first physical store in the world. As you see, we have a physical art here, and we provide the NFT. If you're gonna buy the physical, you'll get the NFT also. To jest interaktywny obraz. Jak sobie zeskanujecie QR kod, to gra muzyczka. I jak tam? Woda? Nie gazowana. Pojechaliśmy pooglądać te słynne fontanny. Mieliśmy nadzieję, że to będzie choć trochę chłodniej niż za dnia. Wtedy się tu nie dało wytrzymać, a teraz jest po prostu nieznośnie gorąco. Międzynarodowa sława Sojny sięga nawet Indii. Jak widać, indyjscy turyści robią sobie z nim zdjęcia w Dubaju. Szczerze. Czekałem na kombinację. Mało koloru, bo wszystko było białe. Te whisky też jakiś się pojawił, napis dwa razy. Ale spodziewałem się, tak, co najmniej 6 razy więcej. Dobrze, że nie wzięliśmy opcji z łódką. Lepiej być nie może, nie będzie się ukażeć.
Tyle na temat fontanny, idziemy, no wjeżdżasz na Burj Khalifa idziemy. Burj Khalifa kosztowała $1.5 miliarda. I ja się pytam, co tak tanio? Nasze tikety. A my tu w ogóle jakąś musimy tej pielgrzymkę do tej wieży, bo idziemy, bo jakieś górnolotne teksty, że Burj Khalifa do nas przemawia, a Burj Khalifa. No nie, budynki nie mówią. Gdybym teraz zjadł chociaż jednego loda z Stracciatella. Stracciatella. Ja bym tam wbiegł ziom. To jest 2004, znaczy tu nic nie było dookoła. No. Nic. Jest. Byłem Stefana Żarowskiego. No. 2000 i stwierdzili, że dwa są, no? Ja myślę, że masz jakiś experience dodatkowy, a nie tylko... Gdzieś są. Ja tu kilometr, ale... 800. 28 metrów. Dużo metrów. Bo ja myślałem, że to jest otwarte tej. Ej, o co chodzi? Co? Przepraszam, co to jest? Byłem na Skywalku. Mokar w Paczu albo w Jeleniej Górze. Jest lepszy. W dupie ci się poprzewracało! Ej, zażenowany równie bardzo jak ty. Nie, z tego przedsięwzięcia wydaje mi się, że najciekawszy był wjazd windą jednak. No cóż, na Burj Khalifa możecie sobie wjazd odpuszczać. To dużo większe wrażenie robi ten budynek z zewnątrz w ogóle. Szyby powinny być czyste, żeby było coś widać. To jest czasem tak, jak rama jest ładniejsza od obrazu, nie? No, albo chodka od albumu. Widok z tej niższej wieży w tak, skrócie. Fajniejszy. Dawać hajs, żeby uratować ten wieczór i żeby zobaczyć coś ciekawszego, czy kosztują kanapki w maku. Butter Panther of Cheese! They don't call it a quarter pound of cheese? Czyli trzy dechy za quarter pandera. Royal cheese. Możecie jeszcze też taką łódką popływać po tym sztucznym jeziorku tutaj. Słuchaj, nam mówi, że ona fajna jest ta łódka, nie wiem. Może fajna. O. A nic nie powiedziałem, że sobie można popływać łódką. Łódka jest fajna. Tak też powiedziałem, że tak powiedziałeś. Ja lubię łódkę Bols. Nie lubię. Nie, Bols. Tak, łódka Bieługa na przykład, bardzo dobra łódka. Szybko pływa. W Japonii pływam bardzo szybko. Ja nie mogę ruszyć. Ma to swój urok, taki wieczorny cruising po pustym centrum Dubaju. Maciej został świętym. Joint. To jest, no to kulop był po prostu i tak uczcili. No bo tak, bo my szlakiem kulopa. Nie jest coś lepszego od smaku jointa. Jasne, że tak, smak następnego jointa. Jedno czego jeszcze nie widziałem, to tych super four wszystkich, gdzie one są. No i mamy piasek pustyni, no bo w gruncie rzeczy to jest pustynia, nie? 34. O północy, tak? O północy, Galenda. 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 O, ta jest wypasiona, człowieku. Tak, Galenda. Galenda. Galenda klasa. Ogólnie ten widok to po lewej. Jak płynęliśmy promem z kulopem do smaku jointa w Amsterdamie. Trochę tak. Zaczynasz? No teraz w zasadzie. O 6 wyjdę, przyjdziesz po mnie. Cię cykady? Ta, cykady. Chodzimy tak już od godziny, bo się zgubiliśmy tu trochę. Jesteśmy osobami, które w 10-milionowym Dubaju dzisiaj wykonały najwięcej kroków na zewnątrz. No? Nie wyobrażałem sobie, czym jest 5 km w Dubaju z buta. O, ja pierniczę, człowieku. Jakbym szedł w saunie pod górkę. Co to za... Tu jak to... Jak przetniesz tą linę, to się cały Dubaj rozpierdoli. Plecy bolą, kręgosłup boli. Co trzeba zrobić? Ćwiczenia. Ćwiczenia po kimś oziołem. Tutaj, prostujemy. Jak było? No. A my czekamy na jakieś obaracznie. Ale kruko. Widziałem, jak już było? Mnie już jak lupia, już powiem ci. Co wczoraj? Zobacz tak. I lędzie. Cyknąć. I cyk. Tak, co tu się dzieje? Jesteście młodzi, oglądacie i myślicie, co oni robią. Zrozumiecie, jak będziecie starzy. Mieszam zwykłą kulę, sam na sobie robię test. A każdy z nas to szaman. Oko! Patologia w tych pierwszych miejscach, no. Ja mam przetłumaczenie. Sex on the beach, drink nie ma. Whisky na lodzie nie ma. Tequila nie ma. Polska wódka absolutnie nie ma. Dostaliśmy startery jako cenięcie startery, mojej pani. Jak amerykańska rakieta. Podwórka was pierdolą, podpalając rama. A każdy z nas tu szama. To suchy, że jesteś sobą w którym Łukasza Fabiańskiego, tylko trochę takim dopakowanym. Nie wiem, jak na to zareagować. W Polsce na tyle nie wiesz.
Słuchajcie, to wszystko, my tego nie daliśmy rady w ogóle nawet w jednej trzeciej naruszyć. 650 gramów, czyli około 700 zł. Za 7 osób, każdy po 3 dania. No, jakieś pytanie jeszcze? Teraz do taksóweczki i do hotelu. Dobra, to jeszcze tylko playlista z palucha i jesteśmy w domu. Ze mnie kwić, nie poczułem nic, daj bliżej. Nie powiedziałeś tego w ryj? To nie powiedziałeś nic, czego szukam przy psach, ale dupa. O rany, rany, jestem niepokonany. Jeszcze będzie czas. Maniury mi dupają. W następnym odcinku rozkręcamy imprezkę na targach. Pijemy arabską herbatę. Poznajemy arabską kulturę. Znów jest zimno. Tyle jest. Kupujemy latający dywan Aladdina. Odwiedzamy lokalnych artystów. Nagrywamy remix smaku jointa. Ryma, ryma, ryma. Odwiedza nas Sheikh Yabuti. Płyniemy łódką i jedziemy wśród wieżowców. Mamy mokre włosy i niezłe loty.